Znane są już wyniki wyborów do parlamentu. W naszym powiecie mamy jednego posła ze Świdnicy i, uwaga, aż dwóch ze Świebodzic. Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu podliczyła właśnie głosy oddane do Sejmu i Senatu. Mandat senatora z całą pewnością przypadnie Wiesławowi Kilianowi z Platformy Obywatelskiej. W okręgu numer 2, w którym głosowali także mieszkańcy powiatu świdnickiego, najwięcej głosów na kandydatów do Sejmu zdobyła Platforma Obywatelska – 76 424 głosy. Drugi był PiS, który uzyskał 72 929 głosów, lista Kukiz 15 uzyskała 20 634 głosy, Zjednoczona Lewica 20 517 głosów. Nowoczesna PL miała 15 544 głosy, a Korwin 10 075 głosów. Zaraz za nim uplasowało się KW Razem 7 984 głosy i PSL 7 448 głosów. Lista JOW miała zaledwie 2 540 głosów. Senatorem z naszego okręgu został Wiesław Kilian z Platformy Obywatelskiej, który w okręgu numer 4 uzyskał najlepszy wynik – 36 383 głosy. Senatorem w okręgu kłodzkiego będzie Aleksander Szwed z PiS, który pokonał Stanisława Jurcewicza. Drugi w wyścigu do Senatu był kandydat tej partii Jerzy Langer, który zdobył 33 231 głosów. Pozostali kandydaci na senatorów otrzymali Aleksander Acedański z listy Korwina 10 475 głosów, Jerzy Franckiewicz z Nowoczesnej 18 019 głosów, Mariusz Gregorczyk z PSL-u 4635 głosów, Zdzisław Natanek niezależny 3383 głosy, a Henryk Rataj ze Zjednoczonej Lewicy 12 789 głosów. Do Sejmu wejdą z Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak 30 786 głosów, Katarzyna Mrzygłocka 8 659 głosów, Monika Wielichowska 8 621 głosów, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 6 421 głosów. Z listy PiS będą w Sejmie Michał Dworczyk 24 935 głosów, Anna Zalewska 22 402 głosy, Wojciech Murdzek 5 758 głosów. Ósmy mandat przypadł Ireneuszowi Zysce z Kukiz 15 7 725 głosów. Platforma otrzymała więc 4 mandaty, PiS z początkowych 4 spadł na 3 kosztem Kukiz 15. Najlepszym wynikiem był ten osiągnięty przez wicepremiera Tomasza Siemoniaka z PO. Do Sejmu tej kadencji nie wejdą na pewno Robert Jagła z Platformy Obywatelskiej, który zdobył w sumie 3134 głosy, oraz Teresa Świło z wynikiem 3102 głosy. Ta ostatnia startowała z 9 pozycji. Zaskakująco słaby wynik otrzymał także wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz z Platformy Obywatelskiej. Głosowało na niego 5955 mieszkańców. Na liście przeskoczyły go Katarzyna Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i Monika Wielichowska. W ostatniej chwili ze startu w wyborach zrezygnował Patryk Wild z listy JOW bezpartyjni i z tej samej listy Edmund Frączak. Ten pierwszy mówił o proteście i zachęcał do głosowania na tych, którzy mają szansę wejść po zmianie sceny politycznej w Polsce.